Dzisiaj rewelacyjna pasta kanapkowa. Zaczynamy. Do blendera wrzucam serek wiejski i mielę go na gładką masę. Dodaję też serek śniadaniowy, no i oczywiście brzuszki zwędzonego łososia, które opieram do mojej przepysznej pasty. Kroję też zieloną cebulkę i doprawiam całość solą oraz wędzoną papryką. Jeszcze tylko świeży koperek i mieszam wszystko razem. Taka pasta najlepiej smakuje na chrupiącej bagietce z dodatkiem rzodkiewki, zielonej cebulki oraz ze świeżym koperkiem. Smacznego.